Witam Was w kolejnym odcinku z Kart Pokémon, a dzisiaj ciąg dalszy polowania na tego gagatka. Dzisiaj otworzymy najnowsze tiny z Paldean Fates. Oczywiście odcinek powstał dzięki współpracy ze sklepem PokeShop, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam o kodzie VCR, który daje Wam 5% rabatu na cały asortyment. No i także zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału oraz do polajkowania tego filmiku. Bo jeśli Wy polajkujecie, to jak będziecie otwierać booster z Paldean Fates, to na pewno dostaniecie Shiny Charizarda. Ogólnie tak, dzisiaj zgarniemy Charizarda, ponieważ w najnowszych puchach z Paldean Fates jest promka Charizarda. Ale tą puszkę zostawimy sobie na sam koniec, a w tym momencie otwieramy puchę z Iron Treats EX. Także mamy, widzowie, promki. Oczywiście są też puszki, gdzie w środku nie ma czterech boosterów, tak jak w tym przypadku, tylko jest 5 boosterów, ale te puchy są oczywiście droższe troszkę, a za cały komplet na PokeShop zapłacicie 299 zł za te puchy, te, które ja dzisiaj otwieram, oczywiście z kodem VCR, no to wiadomo, rabacik jest, tak? 5%. I oczywiście link do całego zestawu, który ja dzisiaj otwieram, zostawię Wam w opisie. Także sprawdzajcie opis. A my wciąż polujemy. Wciąż próbujemy dostać tego Shiny Charizarda. O kurde, dobra. Wyciągniemy sobie na samym początku 4 boostery, tak, myślałem, że się coś pomyliłem. W środku oczywiście pusto. Zbieracie takie puchy? Jeśli tak, to na co je wykorzystujecie? Czy może na herbatę, a może na kawę? A może tam przechowujecie swoje karty Pokémon? Okej. Mamy tutaj Iron Treatsa. Tak wygląda nasza karta promo. Postarajmy się dostać do niego. Jest, proszę bardzo, wchodzi dla Was. Także Iron Treats, gdzie jesteś? Koszulki, gdzie Wy jesteście? Od razu Cię tutaj wkładam, gościu. Chowaj się. I tak on, widzowie, się prezentuje. Także karta promo, a jaki ma number? 073, proszę Państwa. I w tym momencie mamy 4 boostery z Paldean Fates. Ciąg dalszy, żeby wydropić, żeby dostać Shiny Charizarda, Mew EX. W końcu chciałbym trafić coś dobrego i wysłać właśnie do PSA-ki. Okej, okay. Magmar, proszę Państwa. Tak rozpoczynamy nasz opening. Także liczymy oczywiście na jakiegoś szajniaka Hante. Mime Junior, przepraszam, kurde, jakoś palce mi się dzisiaj kleją. Scrafty? No nie za bardzo. Gardevoir EX, proszę Państwa, trafiony. Także to jest nasz pierwszy strzał dzisiaj. Tak to się prezentuje, tak to wygląda. Gardevoir, oczywiście wiadomo, jest lepszy Gardevoir, ale jest dropik? Jest. Zgadza się? Zgadza się, proszę Państwa. Wszystko się zgadza. Także nice. A to był w ogóle pierwszy booster. Czekajcie, bo oczywiście autofokus mi się gdzieś tutaj traci. Proszę Państwa, pierwszy drop na tym kanale, na tym filmie, na tym kanale. Warum, okej, okay. Subat. Czekajcie, bo po prostu oczywiście problem mam dzisiaj z tym, żeby... Aha. Drugi booster i widzowie, mamy w tym momencie dropik. Ej, i powiem Wam, że ta karta... Nie, ta karta nie jest idealna, albo może jest idealna. Arwen w tym momencie trafiony. Także widzowie, policzyć promkę. W tym momencie mamy 3 dropy już na starcie tego filmu. Kurde, ale normalnie powiem Wam, że to jest coś pięknego. Dobra. Chimeko, Gastly, Paldean Student, Artazon. Lecimy dalej, proszę Państwa. Kirlia, Nemona. Tutaj dropu oczywiście nie będzie. Barboudge jest, proszę Państwa. Jednak dropik jest. Toadscruel EX, jeśli to dobrze oczywiście wymawiam. Także widzowie, czyżby te puszki są jakieś zaczarowane? Tak jest. Łącznie 4 dropy. O kurde, dobra. Proszę o Mew EX. I w tym momencie mamy Charmandera. Uwaga, Charmander. Dedinę, Nemona, Natu, Nemona. I może Shiny będzie. Może Shiny jest, Shiny!
O kurde, widzowie, ale normalnie mamy dzisiaj dropy. Szajniak wpada w tym momencie na moje konto. Szajniak w tym momencie wpada na nasze konto. Oh my god. Ej, same dropy w tych puchach. Dobra, widzowie, przechodzimy do następnej puszki. I tutaj mamy Great Task EX. Także kolejna pucha. Ej, powiem wam szczerze, że to jest jakieś bardzo, to bardzo dziwne, bo tamta pucha, ona była tak naprawdę zaczarowana w dropy. Ej, z każdego boostera poleciał drop, z każdego boostera. I w ogóle dzisiaj sprawdzimy, czy jest tutaj gwarantowany szajniak. W tamtym mieliśmy szajniaka. No i ciekawe, czy w tym będzie. A ja w tym momencie już tutaj się dobieram do środka. Mamy promeczkę naszą. Proszę zobaczyć, Great Task i X, tak się prezentuje. Tutaj macie od razu kodzik, łapcie sobie. Ja go od razu zakoszulkuję. Ej, centeringi mają w miarę przyjemne, te promki w tych puchach. Proszę bardzo, Great Task. I my oczywiście standardowo teraz tutaj otwieramy cztery boosterki. Cztery boostery z Paldean Fates. Może znowu coś poleci? Zobaczymy, sprawdzamy. Ej, te puchy, no powiem wam, że to jest po prostu coś niesamowitego, że tak to właśnie dropi tutaj dzisiaj. No i sprawdzamy. Barboach, Namel, Paldean Student, Graplocked. Czekaj, bo muszę w ogóle dzisiaj tak chyba ten brać, bo coś mi się dzisiaj po prostu podziało. Stary mi shiny! Oh my god! Ej, tu są same dropy! Co jest, kurde, same dropy, starmi shiny, o kurde. Ja oczywiście te shiniaki zbieram, widzowie, jeśli macie to, możecie pisać do mnie na Instagramie VCR podłoga i ty. A my lecimy z kolejnym boosterem, o kurde. Normalnie, to powiem wam szczerze, że to jest po prostu aż kurde dziwne. Pineco, Gengar, dobra, przeskoczyłem, Artazon. Namel w rewersie i na samym końcu mamy powtórkę, bo w tamtej puszce też trafiliśmy tą kartę, także widzowie, powtóreczka w tym momencie wlatuje na nasze konto. Okej. Jakby ta karta się też dość często powtarza. Ja ostatnio trafiłem chyba w japońskiej wersji. Okej, dwa boostery, dwa dropy i to jest ciekawe, kurde, że po prostu mamy za każdym razem dropa. Fajnie w sumie. Pineco, Pikachu. Okej. Fanfi. Artazon, Kirlia. I tutaj mamy, uwaga, bo po prostu nie ma nic tak naprawdę. Nie ma nic w tym boosterze. Uwaga, proszę państwa. Ostatni booster i Pikachu nas wita. Siemano, Fanfi. Lapras. Muntil Hill. Donphan. Atticus. I uwaga, Mimikyu. Dobra, czyli wydaje mi się, że po prostu shiny jest gwarantowane w tej puszce. Jest gwarantowane. A my, widzowie, w tym momencie otwieramy już tą puchę z Charizardem EX, tutaj mamy promo czareczka naszego kochanego. O kurde, a to się tutaj otwiera, a ja to za każdym razem otwieram nożem. Czekaj, nie, to jest możliwe w ogóle, że ja tak robię w ten sposób? Że te puchy, że rzeczywiście tutaj się je otwiera? Ja zawsze otwieram całkowicie inaczej niż wszyscy, nie wiem, czy wy to zauważyliście. Dobra, mamy Charizarda, naszego pięknego tutaj, także siemanko Charizardzie. Pokaż mi się, jak wyglądasz, czy jesteś jak zawsze śliczny, kodzik i uwaga, Charizard EX, z tego co widzę, no to centering ma mega dobry ten centering. Ciekawe jakby go zgrejdować, widzowie, takiego jednego Charizarda, chociaż raz w życiu bym mógł w sumie zgrejdować Charizarda. Dobra, Charizard, promeczka, tak się prezentuje. No i my, widzowie, w środku tej puszki na herbatę mamy cztery boostery, czyli standardowo. Okej. Drop shiny chyba gwarantowany jest, z tego co udało nam się wcześniej zobaczyć. Ghastly, Paldean Student, Gengar, Nestball i uwaga, Noibat, Wubat i Executor w wersji holo. Okej, może być.
chyba w ogóle pierwszy raz trafiam tego egzekutora u siebie. Bo wiem, że na boost breaku trafialiśmy exe w holo. Hunter, Natu, Paldean Whooper. Wydaje mi się, że coś tutaj widzowie jest. Jak zawsze przeskoczyłem. Scrafty, paldański Whooper i uwaga, Fido i Raichu. Raichu dość często się trafia tak naprawdę. Tak, Raichu się dość często trafia właśnie w holo. Raichu był w secie 151 z tego co pamiętam. Okej, okay. Fido. Trzeci booster i tak jak widzicie, nic wciąż nie ma paldański Whooper. Muntil Hill, Camerupt, Atticus, Shiny Toxil. Okej, okay, dobra, Goldengo w holo, Shiny Toxil, Toxel, okej, okay, dobra. Jakby jestem widzowie naprawdę zadowolony z tego, ponieważ Shiny jest za każdym razem, w każdej puszce jest Shiny, a w tym momencie Last Pack Magic, Last Pack Magic. Zróbmy to i zbliżenie piękne. Zróbmy to i zbliżenie i sprawdzamy, co kryje się w ostatnim boosterze. Czy tylko Shiny? Czy tylko Shiny? Thundermouse? Mankey? Pikachu? Okej, okay. Słubat. Ja chyba wiem, co tam jest. Nie, Gengar. Przeskakuje Glimmora i X. O kurde. Także widzowie, mamy Glimmora i X full arcie. Trafiamy w tym momencie, proszę Państwa. Ja Wam powiem tak, jeśli chodzi o dropy, mega super. Zaraz sobie przeliczę. Łącznie otworzyliśmy 12 boosterów. Policzę promki jako też dropy, bo jakby to jest widzowie karta, która jest inna niż na przykład taki reverse, nie? To też jest jakby trochę lepsza karta, tak? A widzowie, jak sobie podliczyłem, to łącznie dzisiaj wyciągnęliśmy z tych puch 11 dobrych kart, gdzie oczywiście była także powtórka, więc możemy tutaj policzyć 10 kart na 12 boosterów. Albo policzymy 7 kart na 12 boosterów, więc drop jest dość częsty. Tak jak zauważyliście, mamy gwarantowaną kartę Shiny, chyba że ktoś ma pecha i po prostu nic nie wydropi z tej puchy, ale wydaje mi się, że każdy jest w stanie coś wydropić, tym bardziej Shiny. Ja Wam oczywiście dziękuję za dzisiejszy odcinek, my widzimy się w kolejnym odcinku z kart Pokémon. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i polajkujcie ten filmik, no i wbijajcie na PokéShop po właśnie takie puchy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć!